Bardzo dziękuję za nominację Ryszardowi Kujawskiemu. I dzisiaj chciałabym Państwu przeczytać fragment, właściwie prolog z powieści Erika Segala zatytułowanej Doktorzy i dedykuję go wszystkim tegorocznym maturzystom, którzy wiążą swoje losy z medycyną. Z jednym wyjątkiem wszyscy byli biali i z wyjątkiem 5 kobiet byli to sami mężczyźni. Niektórzy biali, wybitni na granicy geniuszu, inni byli geniuszami na skraju szaleństwa. Jeden z nich miał recital wiolonczelowy w Carnegie Hall, a inny przez rok grał zawodowo w koszykówkę. 6 pisało powieści, z których 2 nawet zostały opublikowane. Jeden był niedoszłym księdzem, inny był wychowankiem zakładu poprawczego. Wszyscy byli śmiertelnie przerażeni. Tego słonecznego wrześniowego poranka 1958 roku połączył ich status studentów pierwszego roku Harvardzkiej Szkoły Medycznej. Zebrali się w sali D, aby wysłuchać powitalnego przemówienia dziekana Courtneya Holmesa. Rysy jego twarzy mogłyby widnieć na rzymskiej monecie. Jego sposób bycia sugerował, że urodził się ze złotym zegarkiem na łańcuszku zamiast pępowiny. Nie musiał prosić o ciszę. Uśmiechnął się tylko i widzowie zamilkli. Panowie, zaczął, oto rozpoczynacie wspólnie wielką podróż do granic medycznej wiedzy, gdzie zaczniecie swoje własne badania, tego jeszcze nieodkrytego terytorium cierpienia i choroby. Ktoś z was, siedzących tu teraz na sali, być może wynajdzie lekarstwo na białaczkę, cukrzycę, liszaj rumieniowaty lub śmiercionośny jak wielogłowa hydra nowotwory. Zrobił idealnie wyliczoną przerwę dla zwiększenia efektu, a potem z błyskiem w bladoniebieskich oczach dodał: może nawet lekarstwo na zwykłą grypę. Słuchacze zaśmieli się z uznaniem. Siwowłosy dziekan pochylił głowę, może na znak głębokiej zadumy. Studenci czekali w napięciu. Kiedy w końcu spojrzał na nich i znów zaczął mówić, jego głos był cichszy, niższy o oktawę. Pozwólcie, że zakończę, wyjawiając pewien sekret, równie upokarzający dla mnie, jak i dla was. Odwrócił się i napisał coś na znajdującej się za nim tablicy. 2 proste cyfry, liczbę 26. Salę wypełnił pełen zdumienia gwar. Holmes zaczekał, aż znów zapadnie cisza. Nabrał tchu, a potem spojrzał na urzeczone audytorium. Panowie, zachęcam, abyście dobrze to sobie zapamiętali. Na tym świecie są tysiące chorób, lecz medycyna w sposób empiryczny potrafi wynaleźć tylko i wyleczyć 26 z nich. Reszta to czysta zgadywanka. Na tym zakończył. Wyprostowany jak żołnierz, z gracją sportowca opuścił podium i salę. Tłum był zbyt oszołomiony, aby klaskać. Chciałabym nominować Magdalenę Kwiatkowską.